Oddamy to miejsce artystom, aby się tu spełniali, aby tu realizowali swoje ambitne zamierzenia aktorskie, aby reżyserzy realizowali tutaj bardzo ambitne przedsięwzięcia artystyczne, ale żebyście wy państwo doznawali tutaj wyjątkowych przeżyć. Bo naprawdę ten remont, ta przebudowa, to oprócz pieniędzy, które dla nas było najłatwiejsze przekazać, oczywiście pan dyrektor się ze mną wspiera na ten temat, to tutaj były wielkie emocje. I tak naprawdę dzisiaj to jest dzień i święto wytrwałości, cierpliwości, determinacji, pasji, że chciało się ten obiekt właśnie zrealizować tak, jak się go wymarzyło. 40 lat tego teatru to są emocje. To są emocje aktorów, którzy tutaj niejednokrotnie całe swoje życie spędzili, oddając na tych scenach swoją pasję, swoje umiejętności. To są widzowie, którzy przez 40 lat całymi pokoleniami przychodzili tutaj, gdzie byli rozśmieszani, gdzie byli wzruszani, gdzie były wywoływane w nich refleksje. I wiedzieliśmy o tym, że nie możemy stracić tego ducha, że to wszystko, co zostanie wyremontowane, to wszystko, co zostanie zmienione, musi zachować duch tego teatru, bo to jest pewna ciągłość. I ktoś przyjdzie po nas i będzie oceniał, czy dalej to ten teatr ma to coś, co ich ciągnęło, co było magnesem do tego, aby tutaj przyjeżdżać. Jesteśmy w teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Profesjonalnej scenie, najważniejszej scenie w naszym regionie. Po długim remoncie, po przerwie covidowej wróciliśmy, doczekaliśmy się i jesteśmy otwarci. Jednego jestem pewien, że na pewno nie chciałbym być inżynierem budowlańcem. Nie wiem, czy oczywiście nie chciałbym obrażać oczywiście żadnych fachowców tutaj, bardzo cenię sobie wiele osób. Owe doświadczenia tych wielu lat pracy przypomina mi właściwie każdego dnia, jak niewątpliwie krucha jest materia teatru. Zwłaszcza w naszych szalonych czasach. No oczywiście czasy mamy takie, jakie mamy. Mogłyby być lepsze, ale te są nasze. Zawód. Zawód też osób związanych z teatrem, ze sceną jest równie kruchy. Często właściwie nie jest istotne, czy pracujesz 10, 20, czy 30, czy 2 lata, ale tak naprawdę najważniejsza jest idea i cel, jaki nam przyświeca. I czy nadajemy naszym działaniom jakiś sens? Czy jesteśmy cierpliwi, czy zniechęceni, czy zaangażowani, czy tylko skupieni na sobie, na swoich potrzebach? Prawda jest taka, że gdyby nie wielu wspaniałych ludzi, podejściu ich do sprawy, którzy wierzą w to, co robią, którzy właśnie nadają sens swojej pracy i sens innym ludziom, nie moglibyśmy się cieszyć tym, gdzie tutaj jesteśmy. Gdybyśmy mieli XX wiek, byłoby to przecięcie wstęgi, ale mamy XXI, więc bardzo poproszę o wniesienie specjalnego sprzętu.